do naszego haczapuri po polsku ciasto identyczne takie jak do haczapuri po gruzińsku. A więc ciasto drożdżowe z kilograma mąki, 200 ml mleka, 150 ml wody, 25 g drożdży, 2 szczypty soli i łyżka oleju. Wyrabiamy ciasto, to możecie zobaczyć w innym filmiku, dokładnie jest opisane. I robimy te łódeczki. Podzieliłem z tego kilogramowego ciasta po urośnięciu na 8 części. Wyszło mi 4 łódeczki do gruzińskiego, no i teraz 4 do tego haczapuri po polsku. Więc jak widzicie, ja sobie uformowałem od razu takie a la prostokąciki, żeby mi się to lepiej w tej chwili rozwałkowało. O, tak. Przepis jest naprawdę prosty, no i przede wszystkim tani. Ideą jest, aby każdego było stać, żeby sobie takie haczapuri zrobić w domu. No i teraz zawijamy. Zawijamy do 1/3. O, tu drugą stronę tak samo. Jak widzicie, proste czynności. O, zawijamy. Mniej więcej się staramy, żeby dwie strony były jednakowe. Tu zestawiamy jakieś 5-7 cm. To już od nas zależy. I tu łapiemy te końcówki. Nie musimy się bać, że one są za duże, bo tak jak mówiłem, tymi końcówkami się odrywa, jak już są opieczone i się zjada nasz farsz. A więc mamy tutaj już jedną łódeczkę gotową. Zaraz zrobię drugą, trzecią i czwartą i będziemy nadziewać. Teraz zrobimy nadzienie do naszych haczapuri po polsku. Dlaczego taki przepis? Ponieważ długo się zastanawiałem, co wykombinować, żeby te haczapuri było ciut tańsze na nasze kieszenie. I słuchajcie, mam tu twaróg półtłusty, do tego ser żółty, to co mi zostało w lodówce, jakieś tam salami z pieprzem, jakiś gouda, jakiś morski, wszystko to starłem. I jeszcze znalazłem taki serek Capressi, on się nazywa, serek typu włoskiego. Też jest niedrogi, w cenie twarogu półtłustego, coś 2,50. Więc tutaj koszty nam bardzo, jeżeli chodzi o sery, spadły. I teraz co robimy? Ja tutaj wrzucę do tej miski, bo przed chwilą robiłem haczapuri te gruzińskie, więc ten ser jeszcze tu trochę został, ale to nie przeszkadza. Wrzucam też ten nasz żółty ser i ten typu włoskiego od Capressi, też wrzucimy go tu, całą tą kuleczkę. Czyli twaróg półtłusty, Capressi i żółtego sera dowolnie. Kupimy coś w promocji, czy akurat mamy coś już w lodówce. Nie ma tu znaczenia. Tylko, że te sery trochę inaczej smakują i dlatego musimy je dobrze przyprawić. Słuchajcie, tu świeżo mielony pieprz grubo dajemy, to będę tą ręką jechał. W tym czasie tak no, dwie spore szczypty soli, ponieważ jak wiemy, twaróg nie jest za bardzo... Dobra, może tego pieprzu starczy. Twaróg nie jest za bardzo słony, więc tutaj tej soli musimy dodać do tych gruzińskich serów. Haczapuri się nie dodaje soli. I też damy tutaj majeranek, żeby to nabrało takiego fajnego smaku. Bazylii też dosyć sporo. Oregano, jak ktoś lubi. Ja tego oregano naprawdę małe ilości daję, tylko aby było.
I teraz pytanie, czy chcemy trochę pikantniejsze to, czy chcemy mieć niepikantne. Ja odrobinę chili tutaj, jak widzicie, dodam. Zawsze to zmieni trochę smak. I jeszcze jedna rzecz, którą dodamy, czyli nasz czosnek. Tu fajnie go ścieramy, słuchajcie. 1-2 ząbki. 1-2 ząbki czosnku. O, to się zaraz wszystko fajnie wymiesza. I te nadzienie, mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Zrobiłem to na nasze warunki, jak to mówią, po kosztach. No wszędzie wiadomo, że przepis na haczapuri, no tam te sery wymieniają różne rodzaje, ale powiedzmy sobie szczerze, no nie każdego stać, żeby tak drogie sery kupować, a chciałby na przykład skosztować tej potrawy. Dlatego no tutaj taki przepis powstał z naszych polskich produktów, czyli no możemy tutaj za wiele zaoszczędzić. Tu już tego czosnku chyba starczy nam. Tak, tu jeszcze może wyciągnę to sitko i tym widelcem od sera. O, jeszcze tego czosnku. Oczywiście, jeżeli nie lubicie czosnku, nie musicie go dawać. Należy tylko pamiętać, żeby dobrze przyprawić, jeżeli chodzi o sól, jeżeli chodzi o pieprz, ponieważ no ten twarożek, on jest taki trochę mdły, więc by trzeba było tutaj zrobić, smakowo go doprawić. I tak jak mówię, o, ewentualnie widzicie, bo to jest bardzo suche. Bym zapomniał, ale mamy tutaj jeszcze śmietankę 18. Oczywiście, słuchajcie, nie musi być to 18. Jak będzie w promocji, to dać tej 18. Jeżeli nie, to 12 może być. Ta śmietana nam ma dać taką konsystencję, żeby to było bardziej kleiste, bardziej rozlewające się. Nie ma być za rzadkie, ale ta śmietana właśnie zrobi, że ten nasz suchy twarożek, on po prostu nabierze takiej fajnej konsystencji razem z tym żółtym serem i z tym. Jak widzicie, łódeczki są już gotowe. Ja je rozłożyłem na papierze, na blasze. No i bierzemy teraz nasz farsz i nakładamy. Ważne jest to, żeby pamiętać, żeby tego farszu nie dać wyżej niż te burty od tych łódeczek, z prostej przyczyny, że tu jeszcze na koniec będziemy wbijać jajko i ono musi nam się fajnie rozlać i te burty spełniają rolę foremki, więc tego farszu nie dajemy powyżej tych burt. On, ten farsz nam się, ten ser fajnie rozleje, jeżeli on jest taki niesuchy, półwodnisty, no może nie wodnisty, może taki, jak widzicie, o, fajnie się rozkłada go, jest taki gąbczasty, więc tutaj, żeby nie zrobić za suchy i nie zrobić za lejący się, i rozkładamy. Ja ten farsz zrobiłem jeszcze wcześniej od tych łódeczek z prostej przyczyny, żeby czosnek, który do niego daliśmy, żeby no, cały ser, jak to mówią, naciągnął tym czosnkiem. Więc tutaj, jeżeli będziecie robić z czosnkiem, to warto ten farsz zrobić jeszcze przed ciastem, chociaż ciasto odkładamy tam na 20 minut, 25, jak ktoś chce, może i dłużej, żeby bardziej urosło, odłożyć i w tym czasie robimy ten farsz, a więc jak widzicie, fajnie on wygląda, fajnie pachnie, no i jeszcze musi smakować, tak, to jest najważniejsze. No i tak rozkładamy ten farsz.
Ja jeszcze zawsze na chwilę zostawiam te łódeczki, zanim włożę do piekarnika, niech trochę jeszcze podrośnie mi to ciasto drożdżowe, więc tak po nałożeniu farszu jeszcze jakieś 10 minut zostawiam, tak żeby ciasto nie zeschło, a żeby urosło. I co jest ważne, te krawędzie smarujemy jeszcze rozbitym, roztrzepanym jajkiem, tak żeby nam się później przy pieczeniu fajnie złociło. Pieczemy jakieś 15 minut w 200 stopniach i później wyciągamy na chwilę, ja to zresztą też pokażę, wbijamy jajko i jeszcze na parę minutek wrzucamy. Na razie ten farsz, o jak widzicie, już jest gotowy. Jak widzicie, na chwilę odłożyłem, żeby ciasto wyrosło. Teraz smarujemy je jajkiem, żeby fajnie na złoty kolor nam się spiekło. Wszystkie nasze łódeczki tak tym jajkiem smarujemy. Ja tu tylko jedną pokażę, żeby filmik nie był za długi. O, tak to mniej więcej wygląda. Każdą tą burtę smarujemy dosyć tak uficie jajkiem. Jak już posmarujemy, bierzemy blaszkę, wsadzamy do piekarnika. Temperatura 200, powiedzmy 10 stopni na 15 minut. Na środku piekarnika blacha na tym poziomie ma być, bez nawiewu, góra, dół włączone. Jak widzicie, wyciągnąłem właśnie z piekarnika nasze haczapuri i wbijam tu jajko. Jak widzicie, tu nie zawsze łatwo to idzie, dlatego warto ten ser wcześniej jeszcze... Oj, rozbiło się żółtko. Zróbmy ten ser już taką wnękę. Za dużo tego sera dałem. No dobra, nie ma problemu. Tu się może uda. Te jajka. I wsadzamy z powrotem na parę minut. Dokładnie nie powiem, czy 2-3 minuty, po prostu tak, żeby żółtko się nie ścięło, tylko białko, i to w takim stopniu, w jakim sobie po prostu życzycie. Jak może na szybko jeszcze samo żółtko staram się uzyskać. Dołożymy żółtko, żeby wszędzie były. Dobra, i teraz wrzucam do piekarnika dokładnie na tyle, żeby nie ścięło się żółtko, tylko białko, i już będzie gotowe. Jak widzicie, właśnie wyciągnąłem z piekarnika nasze haczapuri. W tej chwili jeszcze tylko biorę świeżą bazylię. Potniemy ją, poszatkujemy. O, piękny zapach, żeby na górę posypać. Tak, jeszcze tu. O. Jak widzicie, mam też tu odrobinę papryki już pokrojonej w kostkę słodkiej, więc tutaj dowolne ozdobienie, ale bazylia świeża nam tutaj jeszcze fajnego zapachu i smaku przede wszystkim. Już nie wspomnę o estetycznym wyglądzie.
I jeszcze dodam, jak to jest polska pizza, polskie chaczapuri, no to dodamy papryczki słodkiej. O, i w przeciwieństwie do chaczapuri grudzińskiego, ja tu jeszcze, jak widzicie, posolę od góry. To jest sól z ziołami. Z tego powodu, że tak jak mówiłem wcześniej, te sery są trochę mniej słone od tych do gruzińskich używane. No i przede wszystkim pieprz grubo mielony. Można do tego używać, jeszcze użyć keczupów, różnego rodzaju sosów. Parę sosów zrobię, filmiki, żebyście zobaczyli. Jeszcze coś z gruzińskiej kuchni, jakiś sos do tego haczapuri. W każdym razie jest to polskie składniki. Serek, twarożek, śmietana, tak jak na początku mówiłem. I w porównaniu z tym gruzińskim bardzo tanio wychodzi na kieszeń każdego. A więc po to ten przepis powstał, aby każdy mógł sobie w domu przynajmniej raz spróbować i zrobić. Życzę, że tak powiem, smacznego. I do usłyszenia. Teraz skosztujemy nasze chaczapuri. Tak jak mówiłem, te ogonki mogą być jak najdłuższe, ponieważ jak widzicie, rozbijamy jajko, mieszamy z tym serem, z tą bazylią. O, tu mogą nam być takie. I jemy za pomocą tego chlebka, dookoła obskobujemy. No coś pięknego. Polecam, smacznego.